Borys, jak to jest dołączyć do uniwersum planety Singli? Bardzo miło. Cieszyłem się, że w tak licznym gronie dołączam do tego uniwersum. Zaskoczyło nas kilka informacji, chyba najbardziej to, że naszym tatusiem będzie Boguś Linda. To, że Maciek Sztur moim bratem, no to oczywiste, no, ale że tatuś jeszcze taki nam się przydarzy, ale mamusia również. I w ogóle, że nas będzie taka wesoła gromadka tam, jak widać chociażby na plakatach, no to właściwie nie my dołączyliśmy do rodziny, tylko przytłoczyliśmy tę dawną rodzinę planety Singli swoją obecnością i to przecież oni jadą do nas. Do nas na wieś jadą, żeby się dowiedzieć kilka słów prawdy od brata, od Leszka. Właśnie, opowiedz, kim jest Leszek i dlaczego za bardzo temu Tomkowi nie chce podawać tej ręki? Co się stało? To Leszek się czuje zraniony, Leszek czuje się porzucony, Leszek czuje się oszukany, ma żal do swojego brata Tomka, że zostawił jego i matkę, bo ojciec to już dawno gdzieś zniknął, w podróżach jest i zostawił wszystko na jego głowie. Ma takie przekonanie, że Tomek uprawia niepoważny zawód i dostaje gigantyczne pieniądze za opowiadanie głupich dowcipów w telewizji. Znamy takie osoby, nie? Które mają jakiś taki show na przykład i głupie dowcipy opowiadają. Nie udają młodszych niż są, nie? Są takie osoby, no więc on tak właśnie sobie o tym swoim bracie myśli. No ale właściwie dobrze, że wreszcie ten ślub, czyli właściwie miłość powoduje to, że no trzeba porozmawiać i trzeba sobie te dawne zaszłości wyjaśnić. No i na koniec się okazuje, że nie taki głupi, nie taki zły ten Leszek i że tak naprawdę miłość wygrywa. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po planecie Singli 3? Bardzo błyskotliwej, prawdziwej i wcale nie aż tak romantycznej komedii. Na pewno nie cukierkowej, inteligentnej, ponieważ to chyba łączy wszystkie opowieści planety Singli, że jest to dowcip inteligentny i wierzymy, że widz jest inteligentny i chcemy mu dać coś naprawdę fajnego, bez puszczania oka i że ten napis komedia jest nie tylko na plakacie.